Pudełeczko, podnieś wieczko. Dzisiaj miała być lekcja robót. Wyglądam z piórnika, patrzę, a tu znowu koło nas stoi jakieś pudełeczko. To pudełeczko było jeszcze ładniejsze niż nasz piórnik i niż pudełko z farbami. Całe w kwiatki. Co tam może być w środku? Pewno cukierki. Więc podbiegłem do niego, zastukałem i mówię. Pudełeczko! Pudełeczko! Podnieś wieczko! A w pudełeczku zrobił się jakiś gwałt i cieniutkie głosiki krzyczą. Nie otwierać! Nie otwierać! Przyszli nas tam pozabierać! Nie otwierać! Nie nas stąd pozabierać! Aż tu nadeszła Tosia i myk. Pudełeczko otworzyła. Ja patrzę, a tam w środku nie cukiereczki, tylko jakieś dziwne rzeczy. Jakiś świecący kapelusik. Zupełnie jakby dla mnie. Całe w dołeczki. Więc się go pytam. Fikumiku, kto ty jesteś, kapelusiku? A kapelusik się nasrożył i krzyknął. Ja jestem imć na parstek, pancerz wspaniały ze stali cały. Beze mnie igły jak osy pokłułyby palce Tosi, pokłułyby jej paluszki, że spuchłyby jej jak poduszki. A jak się Tosi palec w naparstek ustroi, to się najgorszej igły ni trochę nie boi. A tu naraz w takiej zielonej rurce robi się gwałt i cieniutkie głosiki brzęczą. Co on gada, ten szkarat? Igły najlepsze pracowniczki. Kto szyje Tosi spódniczki? Kto ceruje majteczki? Jeśli nie igiełeczki? Pracowniczki. A tu gruba, pękata jejmość z kąta woła. O, co znowu w igielniku tyle gwałtu? Tyle krzyku. Igła nie poradzi nic, bez nici nie będzie szyć. Czy sukienka, czy koszulka, zawsze pierwsza nici szpulka. A gdy się nici wywiną, to też wesoła nowina, zostanie szpuleczka na kółeczka do wózeczka. A igły znowu swoje. Nie pomoże szpulka cała, gdy się igła złamała. Byliby się tak przekomarzali bez końca, a tu Tosia, myk, no, nadziała na parstek i smyk. Nawlokła igłę i nitkę i szach, mach, szach, mach, tak, zaczęła szyć, że aż strach.